Cześć, witajcie moi drodzy, jestem Enderko 85, a to jest Anno 1701 i drugi odcineczek. Zaczynamy drugą misję scenariusza pod tytułem Z deszczu pod rynnę. Tak, chwileczkę poczekamy, aż nam się czyta misja. Dowiemy się, co jest grane, co będziemy mieli do wykonania. Ponieważ tym razem już nie będzie żadnych misji ratunkowych, tylko będziemy musieli coś pobudować, rozwinąć naszą osadę. Czyż mogę się mylić? Aha, dobra. Gdzieś tam się rozbiliśmy. Słyszysz mnie? To ja, Valo, pierwszy mat. Byłeś długo nieprzytomny. O mało co nie zginąłeś. Cóż, wciąż żyjemy, a to dobra wiadomość. Jak gdyby jeszcze tego brakowało, wulkan we wschodniej części wyspy chyba jest aktywny. Za jakiś czas słychać gwałtowne dudnienie. Najlepiej, jeśli weźmiemy się do wzniesienia tu obozu, w którym moglibyśmy zbudować niewielką stocznię. Wtedy szybko zbudujemy statek, zabierzemy manatki i wyniesiemy się stąd, zanim się usmażymy. Okej. Znaczy się będzie ciekawie. Czyli musimy zbudować mały statek handlowy, na co mnie opuścić wulkaniczną wyspę. No dobra. Rzekłbym, że brzmi bardzo ciekawie. Dobra, może się oddalmy troszeczkę. Tu też są jakieś skrzynie, ciekawe czy będziemy mogli zabrać. Co by tu... Tak, może zacznijmy od tego, że... wybudujemy sobie... Drwala. Tak, de facto to będzie... że tak powiem, nasza podstawa. Myślę, że z tej strony... Kilka, jak ta wyspa wygląda w ogóle. A, tu jest ten wulkan. Dobra, to może z tej strony wyspy. Dobra, myślę, że tak będzie. Niedługo będziemy mieli wystarczająco dużo drewna, aby zbudować kilka pierwszych domów. Wtedy nasi ludzie będą mogli schronić się przed niepogodą. No, też tak myślę. Idziemy. Teraz przydałoby się zbudować może rybaka. Czy da się tak? Okej, chyba będziemy... Nie, dobra, musimy tutaj. Może jak najbliżej tego. Dobra robota. Rybak będzie mógł dostarczyć nam wystarczającą ilość żywności. Pomóżmy go też tak na wszelki wypadek. Co dalej? Budynek handlowy. Nie, myślę, że budynek handlowy może nie. Centrum wioski. Centrum wioski zbudujemy gdzieś. Tutaj. Dobra, myślę, że to jest idealne miejsce. Chyba nie my pierwsi wylądowaliśmy na tej wyspie. Nasi zwiadowcy odkryli stare, przegniłe chaty. Albo ich mieszkańcy dawno się stąd wynieśli, albo padli ofiarą wulkanu. To miejmy nadzieję, że my nie padniemy ofiarą wulkanu. Myślę, że nie byłoby to wskazane. Dobra, połączmy sobie może w ten deseń. Mamy już 15 drewna, więc możemy sobie wybudować pierwsze chaty. Ponieważ bez ludzi będzie lipa. A, ale budynek handlowy chyba też będzie nam potrzebny. Ponieważ budynkiem handlowym możemy powiększyć teren. W którym będziemy mogli cokolwiek tworzyć. Dobra. W starej jaskini niedźwiedzia znaleźliśmy kilka narzędzi. Prawdopodobnie była ona kiedyś kryjówką piratów. No i spoko. Bardzo się z tego cieszę, że mamy troszeczkę narzędzi więcej. Ten deseń. Teraz tak. Jeszcze mamy 8 drewna. Trzeba by tą wioskę, jak mówię, rozwinąć. Troszeczkę zagalopowałem z tymi ścieżkami. Połączmy to tak. Jeszcze ma na dwie chaty mamy miejsce, więc spoko. Tak, tutaj od razu sobie to zniszczmy. Tą i tą ścieżkę. Jest C. Powiedzmy, że jest C. Co tutaj?
Tak, musimy przede wszystkim budować stocznię. Tylko że jeszcze musimy najpierw budować fermę owiec pewnie i chatę tkaczy, jak nam życie. Tylko że żeby to mieć, to musimy mieć odpowiednią ilość mieszkańców, czyli 48 pionierów. Mamy dopiero 34. To potem za chwilę się zajmiemy tak ogólnie. Dobra. Tutaj rozlokujmy kolejne domki. Wielkie nieba! Ten wulkan chyba niedługo wybuchnie. Dym robi się coraz bardziej gęsty. No nie jest to wskazane, żeby nam teraz wybuchł. Dobra, będziemy się śpieszyć. Będziemy się starać, żeby tak najszybciej załatwić tą sprawę, tylko że tak, mamy jednego drwala. I to jest dziecko problematyczne. Ale to może zaraz. Zaraz się tym już zajmiemy i postawimy sobie gdzieś drugiego. Musimy też uważać na narzędzia, ponieważ... Nie, może nie stawiamy. Bo obawiam się tego, że nam po prostu potem braknie narzędzi do budowania czegokolwiek. A tam mówię, to będzie bardzo, bardzo niewskazane. Dobra, kolejną chatę. Musimy mieć kasę z podatków. Bez tego inaczej będzie problem. Dobra, mamy miejsce na... Znaczy miejsce, mamy już nią ilość... wszystkiego na... Dlatego już tu nie burzymy. Na wybudowanie... farmy owiec i chaty tkacza. Tak, tylko nie mamy drewna. Już musimy chwileczkę poczekać, aż nam się to wszystko zbiera. Dobra, tutaj jest 100%. Kurde, ten drugi drwal jednak... W nocy na zewnątrz robi się dosyć chłodno. Gdyby udało się wyprodukować nieco sukna, nikt nie musiałby marznąć. No tak, tylko że nie mamy... Dobra, mamy teraz... kilka tutaj sobie postawmy. Tak, tutaj postawimy sobie jedną fermę owiec. A nie drewno, postawimy sobie zaraz drugą i... Znaczy najpierw postawimy w ogóle... Dzięki Bogu! Wulkan już się chyba uspokoił. Postawimy sobie chatę tkacza najpierw. Jak już mamy tą jedną fermę, a potem sobie zostawimy drugą fermę owiec i będziemy się mogli dalej zajmować rozwijaniem się. Dobra, na szczęście tak... Słyszymy, wulkan się uspokoił. Tutaj mamy złoże gliny. No, tak, fajnie. Ale tam się może później dostaniemy. Bo nie wiem, czy nam będzie potrzebna, czy nie. Już nie widzę właśnie, co będziemy mogli dalej budować, więc to jest ten delikatny problemik. Zacznijmy od tego, że zablokujemy sobie materiały budowlane, żeby nam się tutaj pionierzy zbytnio nie rozwijali chwilowo. Bo jak nam zaczną zbierać materiały budowlane, nie będziemy mogli nic budować. A przypominam, że cały czas będziemy mieli, czuję, że będziemy mieli po prostu problem z narzędziami. Mamy tylko 35, więc nie jest to za fajne. Dobra, kolejna dostawa drewna już jedzie. Więc ją przygotujmy do budowy tutaj tkacza. Tak, tkacza postawimy w ten deseń. No, gdzie jest to drewno? Dawać do magazynu. Widziałem, że jedzie. Dobra, mamy. A te tkacze mamy, więc teraz tkacze zbierze z fermy owiec odpowiednią ilość materiału i będzie nam wytwarzał sukno. Kaplica, magazyn poziom pierwszy. Ale nie no. Magazyn nie będziemy potrzebowali, ponieważ... ponieważ już mamy tutaj. Dobra, więc będzie potrzebna potem kaplica, zapewne. Tak, drewno. Może postawmy jeszcze jednego. Zaryzykujmy. Postawmy sobie gdzieś drugiego drwala. Ja proponuję może... zrobić gdzieś tutaj, z tej strony. Tutaj zrobimy ścieżkę. Tak, żeby tracić jak najmniej materiału. Nie tak.
Połączymy go tutaj, w tą stronę. Będzie miał połączenie z magazynem. Dobra robota. Sukno jest już blisko. Teraz nasi ludzie będą chronieni przed niepogodą. No dobra, ale co dalej? Co dalej? Co z tego, że mam sukno, jak nie mamy możliwości dalszego rozwoju? No nic, dobra. Budujemy kolejne... Aha, tutaj zbytnio nie pobudujemy. Podatki muszą być zbierane. A, dobra. To tylko tak, bo tutaj mamy skałę, więc... Będzie delikatny problemik. Co tutaj się dzieje? Centrum wioski. Dobra, chyba się zbytnio nic nie dzieje. Cały czas tracimy kasę. To, tak mówię, to nie jest za fajne, ale podnieśmy może... podatki 50. Dobra, już straty będą mniejsze. Jest dobrze. Co dalej? Tylko pionierów. Mamy drewno, mamy narzędzia, ale... Dalej, podejrzewam, że musimy mieć więcej... Aha. Nie, centrum wioski mamy. Kaplica, 96 pionierów. No i pobudujemy jeszcze dalej... dalej domy. Spójrzmy, jak daleko sięga... A, tutaj jeszcze jest, dobra. Więc budujemy dalej... tą stronę drogę. Teraz tak. Będzie tutaj skrzyżowanie, to nie przeszkadza. 2 i 3. Tutaj też drogę wybudujmy. Jakoś tak nie lubię takich zbytnio pustych, dziwnych przestrzeni. Tutaj droga. Tutaj pewnie już nic nie postawimy. No jasne. To jest na zasadzie podobny taki jak tutaj, więc... Oj, zaraz może być grubo. Mam nadzieję, że nie zdąży. Że zdążymy się stąd ewakuować. Zanim się cokolwiek wydarzy. Nasi ludzie obawiają się wulkanu. Kaplica zwiększyłaby ich wiarę. Dobra, tylko najpierw drewno muszę zebrać, a... Co, jak będzie miał zasięg? Jak ją postawię... tutaj... mamy lekką lipę. Tu też nie mogę. To jest maksymalnie, gdzie mogę postawić, więc... A bym ją postawił tutaj... Nie, to znowu nie obejmie tych. Z tym był zawsze problem. No dobra, nie będzie objęty tylko ten jeden domek. Nic to mi przeszkadza. Ulżyło mi. Po odprawieniu modlitw w kaplicy jesteśmy przekonani, że uda się nam bezpiecznie opuścić to przeklęte miejsce. No dobra. Mamy kaplicę. Co dalej? Czemu nie mam żadnych innych opcji budowy? Zobaczmy się, jak się wiosteczka rozwija. Mamy już kasę z podatków, więc będzie spoko. Możemy sobie dalej podnieść podatki. Dobra. Czym większa kasa podatków, tym lepiej dla nas. Będziemy mieli kasę na kolejne rozbudowy. I tak dalej, i tym podobne. To jeszcze jest ten jeden niewykorzystany mówisko rybackie. Czy ja to mogę w jakiś sposób tutaj coś postawić? Nie, no nie mogę. Nie mogę, nie sięgnę. Będzie po prostu niewykorzystane i tyle. Dobra, podatki są C. Wszystko mają niby zapewnione, więc... Świetnie. No bo się właśnie... No, chata myśliwego? No nie, no nie... Nie mam tutaj takiej... Czy tutaj... Nasza jurysdykcja nie sięga. Pyk, kolejny
Budynek handlowy. Postawmy go tutaj. Będziemy mieli dostęp do złóż gliny. Dobra, to też sobie tutaj tak obudujmy. Ścieżka. Będzie dobrze. Będzie pozytywnie, mam nadzieję. Dobra, mapa. Nie, no mapa nas nie interesuje. Zadania. Cele gry. Przepraszam. Na osadników muszą awansować. Ale żeby to zrobić, podejrzewam, że będą potrzebowali materiały budowlane. Tylko nie wiem, czy mi się to... Mam nadzieję, że nam nie braknie. Zaraz się okaże. Czy nam braknie, czy nam nie braknie. I niedługo się powinno jakieś tam pierwsze domki przekształcać. Kolejna część... Aha. Mam awansować, znieść małą stocznię i następnie zdać mały okręt handlowy. Czyli może jak awansują, to wtedy się pojawią kolejne opcje budowy. Pewnie wtedy będziemy mogli wnieść, że tak powiem, stocznię. Tak, myślę, że ona będzie tutaj gdzieś. Gdzieś ją tu umieścimy. No, bo tylko tutaj będziemy mogli w sumie. Tak, tak, tak. To będzie jedyne miejsce na umieszczenie stoczni. Czy ktoś już gdzieś awansował? Jeszcze nie. Czy macie wszystko zapewnione? Czego wy jeszcze ode mnie chcecie? Żywność jest. Sukno jest. Wspólnota jest. No i wiara też jest. Więc o co wam tak naprawdę chodzi teraz? Rozwijajcie się, ludzie, no. Dostęp do materiałów przecież macie. No jest. Zaraz się może tu gdzieś rozwinie. Znaczy tu jest, na centrum wioski zawsze jest handel. Może się wreszcie tutaj ten handel rozwinie i... wtedy nam awansują pieniężne na ostatników. Jak tam wulkan? Na razie tylko sobie dymi. Więc nie jest źle. Chałupy się jeszcze nie rozwijają, no. Dobra. Może teraz... Tak, tutaj postawmy sobie jeszcze dwie chaty. Tutaj ścieżka. A też ją puścimy do końca. Dokąd tylko możemy. Czyli dotąd. Jeszcze. Dobra, tutaj dostęp do drogi jest i dostęp do drogi jest. Dobra. Podatki nam się. Znowu mamy większy dostęp. Znaczy większy dostęp, mamy większą kasę z podatków. Wodna, dobra. Ja wam to tak zmienię. Będę miał mniejszą kasę, ale może się wtedy coś rozwinie. Wiem, że z tym właśnie zawsze były problemy drobne. Pan, no, że właśnie zawsze jak tutaj te pragnienia były. Znaczy podatek był za wysoki i te pragnienia do końca, no to zbytnio się nie chcieli rozwijać. Może teraz się rozwiną, szczególnie, że mamy no i żywność i drewno mamy, więc... Pierwsi osadnicy zadomowili się w twoim mieście. O, mamy dom osadnika, dobra. I proszę, od razu nam się centrum wioski zmieniło. Osadnicy. Aha, potrzebujemy teraz tak, kopalnię gliny. Ojej, wulkan znowu się odezwał.
Sam diabeł wziął w posiadanie tę wyspę. Wynośmy się stąd! O, chętnie się znowu wiosę. Kopalnie ginę i cegielnie. W 330 ostatnikach będziemy mogli się wybudować małą stocznię. Dobra. Więc tak, skorzystajmy z tego, że... Okej. Bardzo dobrze. Mamy już kopalnię gliny. Niedługo nic nas nie powstrzyma przed zbudowaniem stoczni. A do cegielni potrzebujemy... Dobra. W porzuconej kopalni gliny znaleźliśmy nieco narzędzi. Ktoś musiał je tam zostawić. Dobra, więc to postawimy od razu cegielnię, żeby było blisko... W końcu! Cegielnia już stoi. Niedługo będziemy mogli wybudować małą stocznię. Trzeba brać się do roboty. Bóg wie, kiedy ten wulkan wybuchnie. Dobra, okej, okay, jest. Teraz będziemy mieli właśnie dostęp z cegielni do kopalni gliny. I blisko z cegielni do magazynu. Dzięki Bogu! Wulkan już się dobra, znowu się wulkan uspokoił. Obawiam się jednak, że to nie potrwa długo. Tak, kolejne chłopki się rozbudowują. Mamy teraz 59 osadników i 120 pionierów. Teraz, co by tu już można zrobić takie, żeby wyspy rozwinąć odpowiednio? Tutaj droga. Nie tracić też zbytnio, jak ten kościół ma zasięg. Tutaj jeszcze można by jedną chałupkę postawić. Jedną pioniera. Bo zasięg do wszystkiego ma. I tutaj... Raz. Dwie. Tutaj jeszcze jedną. Dobra. Wszystko się musi ładnie rozwinąć, żeby ją bardziej to wszystko opłacało. Dobra, cegielnie mamy. Teraz tak, do mojej stoczni jeszcze nam troszeczkę brakuje. Więc jest ok. Co wy potrzebujecie dalej? Aha, dobra, wy będziecie potrzebowali wyroby tytoniowe i tak dalej. Tego nie dostaniecie, bo nawet tego nie mam. Chociaż... Nie, bo mam tylko tutaj ziarno, chmiel i miód. Mogę rozwijać na tej wyspie. Dobrze, dobra, cegły mamy 3. Więc zanim tego osadników będzie odpowiednia ilość, to wtedy to już będziemy mieli odpowiednią ilość cegieł chyba. Chociaż chyba nie, bo tych osadnicy się dość szybko zwiększają. W stosunku do wydobycia i wyrobu cegieł. No, to zaraz się dowiemy, czego będziemy potrzebowali do wybudowania małej stoczni. Magazynu większego nie potrzebujemy. Że jest odpowiednia ilość rzeczy i miejsca. Teraz właśnie też zbytnio nie przegiąć, że tak powiem, dostępem wszystkich do materiałów budowlanych. Dobra, podatki są C. Musimy mieć dużo hajsu. Bez hajsu tutaj nie ma opcji, dobra. Następne nowe budynki. A co się stało? Dobra, to było ten. 10 cegieł potrzebujemy, żeby wybudować małą stocznię. Co się stanie, jak zablokujemy teraz dostęp do materiałów budowlanych. W sumie nie, no 27. Dobra, ja chyba zablokuję już ten dostęp. Mam odpowiednią ilość pionierów i ostatników. Odpowiednią ilość mieszkańców. Tak, 6 cegieł. No niestety to wszystko, wydobycie gliny, no jest dość wolne. Złoże gliny jest. Dobra, 100%. Dobra, jeszcze jedna cegła i będziemy budowali... będziemy mieli możliwość wybudowania małej stoczni. Tak mówię, wybudujemy chyba sobie tutaj. To jest chyba takie optymalne miejsce. Mam 12, dobra. Mała stocznia. No nie, dobra, w innym miejscu się nie da. Jak tylko tutaj. Świetnie!
Teraz potrzebujemy już tylko statku, aby dobra, się... mały statek handlowy, tak? Potrzebuję 8 sukna i 12 drewna. A drewno mam tylko co z suknem. Ile mam sukna w magazynie? 4. No to jest właśnie drobna lipka. A co tam jeszcze potrzebujemy do tego? A i 1500 złotych monet. Więc teraz tylko nam stoi na przeszkodzie, że tak powiem, samo sukno. Cztery, dobra. Może się za chwilę uzbiera więcej tego sukna. I najpierw, żeby to się stało jak najszybciej, ponieważ wulkan już zaczyna się robić bardzo gorąco. I nieprzyjemnie zarazem. Dobra, dobra, dobra. Szybciej, szybciej, szybciej. Dobra, może wbudujmy sobie jeszcze jedną fermę owiec. I jeszcze jednego tego od sukna. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Czy to będzie... Czy to jest dobry pomysł, czy też nie. Drewno, drewno, drewno. Drewno mamy, tylko właśnie to, co jest sukno, mam tutaj na przeszkodzie. Mamy 3 teraz. Z tego się nie da nigdzie zablokować i to jest ten problem. To jest podstawowy problem tego wszystkiego. Dobra, zobaczmy. Zobaczmy, co się stanie za chwilkę. Zawsze już można zrobić tak, że... Tylko nie tak. Nie możemy tak zrobić, ponieważ musimy wiedzieć, dokąd sięga kata drwala. To możemy wyciąć. To tak samo. I teraz sobie jeszcze jedną farmę owiec. Będziemy mieli więcej, większy przerób po prostu, większą produkcję wełny. Będą lepiej pracowali tkacze. Okej, okay. Mamy 4, dobra. 4 jest dobrze. Gorsze jest to, że ci mają też właśnie dość duże... No. Mają gigantyczne zużycie sukna. Tą pieniężę nie lepiej. Dobra, czekamy sobie. Kończą się nam zapasy. Koniecznie potrzebujemy więcej żywności. Aż wy. Darmo zjadę jedne. Kosztować byście chcieli. No, a sęk w tym, że... Czy mogę wydać sobie drugą chatę rybaka? Będzie większe wydobycie ryb z tego jednego łowiska. Dobra, tak będzie szybciej. Do tego magazynu. Jak tam nasze sukno? Sukno nie ma za dużo. Ale lipa. Ale lipa, moi drodzy. Podatki. Dobra, zwiększymy wam podatki. Tak się nie cieszcie. Wy też macie odpowiednią ilość wszystkiego, więc nie płakać mi tu. 4 tony sukna. Przydałby się handlarz, no ale te handlarza nie ma. Żaden nie pływa. Zresztą poza skrzyni też nie mam, a powiem, że coś w tych skrzyniach raczej będzie. Tak, hajs jest. No ten wulkan jest mocno niepokojący. Nie podoba mi się. Zupełnie mi się to nie podoba, no ale nic na to nie poradzimy. No nie, no przecież bez jaj. Teraz wam przecież podatki zwiększę, ludzie.
Wam tak samo, no co wy sobie myślicie? Nie ma ludzi. Odbieracie mi sukno. O. No jest 5. Nie, jeszcze jeden tkacz? Co mi da jeszcze jeden tkacz? Co mi da jeszcze jeden tkacz tak de facto? Powiedzmy, że jak na życie to pewnie nic. Ale go postawmy. Chociaż 8%. Bardziej by się to przydała chyba ferma owiec. Co tak, to sobie wybórzmy. To sobie wybórzmy. I stawiamy jeszcze jedną fermę owiec. Jak to zrobimy? Postawmy ją tutaj. Tak. Dobra. Ty sięgasz i ty też sięgasz. Teraz się powinna produkcja zwiększyć. Jak to nasze sukno? Jest 5. Jest pozytywnie. Nie ma ludzi, że za wysokie podatki nie jestem takim tyranem, jakby się wydawało. Ja tam już potrzebuję? Jeszcze 3 sukna. Jeszcze 3 sukna i będziemy z tej wyspy raczej uciekać. Spływać jak najdalej się tylko da. Ja to sobie zimmy. Oczywiście żarcia nie ma. Na to też nic nie poradzę, że wszyscy tak uwielbiają jeść. 6, teraz będzie 7 i chyba 8. 8, dobra. Budujemy od razu mały statek handlowy. No i wulkan wybuchł. Ty, oj, jest grubo, naprawdę jest grubo. A ja tym miłym akcentem, tym wybuchem dziękuję wam za uwagę. Jeżeli wam się film spodobał, dajcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał, dajcie filmik do ulubionych, zostawcie również komentarz. I zapraszam was na kolejny odcinek serii Anno. Patrzmy sobie na końcóweczkę. Mało brakowało. Prawdziwe morze płomieni. Jeszcze kilka minut, a ten przeklęty wulkan usmażyłby nas wszystkich. Uratowałeś nam skórę. To zaszczyt dla mnie i dla załogi służyć pod tobą. Pójdziemy za tobą wszędzie. No, może z wyjątkiem plujących ogniem wysp. Dzięki za uwagę. Dzięki, cześć, papa. Na razie.